pracujące. Zobaczę was znowu, ale nie mogę się dzisiaj, pokażę wam wszystkie moje przeszkody. Tak, jak na razie widzicie, tak wygląda mój schowek z przeszkodami, można tak powiedzieć. I za chwilę to wszystko wyciągnę i wam pokażę, także zapraszam do oglądania. No, na początek przeszkody skokowe. Okej, widzicie, moje przeszkody są już rozłożone, tak to wygląda. Moje wszystkie przeszkody skokowe, jakie posiadam. Tak. Zacznijmy od pierwszego zestawu, który był u mnie jako pierwszy. Ten starszy zestaw ze Schleicha. No tutaj mamy dzisiaj dwa zestawy kabalecki, murek. Tutaj mamy okser i taką zwykłą stacjonatę. I to był właśnie mój pierwszy zestaw przeszkód ze Schleicha. Są naprawdę fajne i bardzo mi się podobają. Jeśli chodzi o, no to będzie losowa kolejność, ale kolejny tutaj kolejności jest, to są przeszkody z Breyer. Mam takie kawalecki i stacjonata. Bardzo fajne, nawet mi się podoba. I tutaj już drugi zestaw ze Schleicha, to jest ten nowszy. Jeśli mamy taką fajną przeszkodę, o, ten mur. Bardzo mi się podoba. Rów z wodą. Taką statynatę, która jest bardzo fajnie wykonana. I kawalecki takie. Że to jest właśnie ten zestaw. On mi się bardzo podoba. Jest po prostu ślicznie wykonany. I ostatnia przeszkoda skokowa to przeszkoda. Ja ją mam z kalendarza adwentowego 2015 ze Schleicha. Tak wygląda. Mam bardzo wygląda z tyłu jak tamte z tego zestawu, tylko to jest inny obrazek. Ale bardzo mi się podobają te wszystkie przeszkody. A tutaj jeszcze w moim pudełku, to ja ogólnie trzymam wszystkie te drągi i tak dalej, ale tutaj jeszcze mam, jeżeli chodzi o dodatki do przeszkód, jakie posiadam, to posiadam jeszcze, o, takie podstawki. One też są z kalendarza adwentowego 2015 ze Schleicha. Tutaj jest start, to jest jeden, tutaj jest finish, czyli meta i dwa. Takie no przeszkód, wiecie, jak na zawodach się ustawia numerki przeszkód, to właśnie też sobie to ustawiam. I wszystkie właśnie drągi i krzyżyki od kwalicji właśnie trzymam w tym pudełku. On bodajże jest od mojego kubka z minionkami i w sumie bardzo fajnie się nadaje do do przechowywania tego. Także to były moje przeszkody skokowe. A teraz pokażę wam jeszcze moje przeszkody crossowe, które leżą tutaj. Także za chwilę widzimy się, jak będę wam pokazywać przeszkody crossowe. Jak widzicie, ustawiam resztę moich przeszkód. I na początek pokażę wam moje przeszkody z klocków Lego. One są bardziej dla mniejszych koni i rzadko ich używam w zawodach. To jest taka pierwsza przeszkoda. Sama je wszystkie robiłam właśnie z klocków Lego. To było już bardzo temu, która ta przeszkoda nie zrobiłam jest sama, tylko jest z jakiejś gazetki. No, ale reszta jest właśnie zrobiona z klocków Lego. O, takie różne przeszkody, ta akurat też jest z gazety. A teraz przejdziemy do moich przeszkód crossowych, które w większości są zrobione przeze mnie. Się one wyglądają. Pierwsza przeszkoda to jest właśnie taka. Najzwyczajniejsza, to jest akurat przeszkoda siódma. I właśnie taka najzwyczajniejsza, taka jej blok chyba po jakimś bierze albo coś. No to jest włączone dwa papierki od papieru toaletowego. Tutaj akurat takie z innych papierów wyłączone razem taśmą. To akurat jest dziewiąta przeszkoda, tu jest druga. Tu mamy trzecią, taką zwyczajną. Tutaj są osłonki, po prostu takie. Pierwsza przeszkoda. I taka piąta. O! Teraz ósemka. Jeszcze taka długa tuba. I czwórka. O, taka. I szóstka, taka też łączona. I to są właśnie przeszkody, które zrobiłam właściwie własnoręcznie. I no, bardzo je lubię. I najczęściej właśnie te
dyktówek używam w krosie, w zawodach krosowych, także to było na tyle w tym filmie. Dziękuję mojej widzce, która mi podsunęła pomysł na ten film. Niestety nie pamiętam twojego niku, ale bardzo mnie prosiłaś o ten film, także zrobiłam go. O. I do zobaczenia na kolejnych filmach. Życzę wam miłego weekendu. Pa, pa.